Na najwyższym progu na portalu Patronite można wspierający może zlecić mi jakiś konkretny temat związany z Rosją i tutaj właśnie taki wspierający się pojawił i jak się okazało jest weterynarzem, który chciałby właśnie poruszyć tematy weterynaryjne w Rosji. To od razu zaznaczę, nie będzie jedyny odcinek na zbliżone tematy, jednak on w swoim mailu napisał mi, że rosyjscy, radzieccy uczeni mieli swoje osiągnięcia w dziedzinie weterynarii, jednak, jak on to napisał, mocno wątpliwe, jak przeszczepienie głowy psa. Hmm, oczywiście gdzieś tam słyszałem na ten temat, jednak nie badałem go dokładnie, tego tematu, a się okazało, że jak zwykle w tego typu przypadkach ten temat jest ciekawy. Zanim jednak zacznę do omawiania historii Wladimira Pietrowicza Diemichowa, to chciałbym przeczytać Państwu fragment artykułu w języku polskim, który znalazłem na ten temat. To jest portal focus.pl, od razu zaznaczę i ten fragment brzmi tak. Wprawdzie opowieść o Frankensteinie. Zrodziła się w XIX wiecznej Anglii, ale stała się inspiracją dla radzieckich naukowców, pragnących tworzyć żywe istoty według własnego pomysłu. Jednym z takich demiurgów był Władimir Demichow, genialny transplantolog, owładnięty ideą dwugłowego psa. Chciał sprawdzić, czy jest możliwe doszycie odciętej głowy czworonoga innemu psu. Przez jakiś czas owa hybryda nawet żyła. W jakich męczarniach tego twórcy projektu zapewne nie badali. O tym i wielu innych bestialskich eksperymentach Sowietów piszemy w sekcji na celowniku. Bądźmy szczerzy. Związek Radziecki nie był krajem, w którym przesadnie martwiono się o losy jednostki, szczególnie jeśli jednostka nie należała do rodzaju ludzkiego, a i z tym bywało bardzo różnie. Faktycznie można się zgodzić z tym artykułem, że Związek Radziecki zdecydowanie nie był krajem, w którym losy jednostki były przesadnie ważne, zwłaszcza dla jakiejś administracji, dla władzy, dla organów bezpieczeństwa państwowego. Oczywiście z tym się trudno kłócić. Natomiast jeśli mielibyśmy budować nasze wyobrażenie o Rosji i Związku Radzieckim na podstawie tego typu artykułów, to nie chodzi nawet o ocenę moralną czy etyczną, ale po prostu byśmy nie mieli zielonego pojęcia, co tam się faktycznie działo. Bo z tego fragmentu możemy poznać wizję szalonego naukowca, który po prostu pastwił się nad zwierzętami, żeby realizować jakieś swoje chore idee. I zdecydowanie tak, no, mm, Wladimir Demichow w toku swoich eksperymentów doprowadził do śmierci bardzo wielu psów. Zacznę od tego, że układ krwionośny psów, akurat nadaje się do tego typu eksperymentów o tyle, że jest zbliżony do naszego układu, ale zacznijmy od początku. Demichow urodził się tuż przed rewolucją październikową w 1916 roku i bardzo szybko stracił ojca, który został. Zabity zginął w czasie wojny domowej. On się uczył na pracownika fabrycznego, na ślusarza, ale uczył się także w instytucie medycznym, w którym jeszcze przed II wojną światową wykorzystał swoje doświadczenia przemysłowe, ponieważ on jeszcze przed wojną udało mu się stworzyć pierwszy aparat, który miał zastępować serce i wszczepić go psu, który oczywiście nie przeżył. Po tym zabiegu jednak przez pewien krótki czas, przez parę godzin po tym zabiegu faktycznie funkcjonował. To oczywiście była praca zupełnie pionierska. Więc on jeszcze przed wojną interesował się tematem transplantologii. Natomiast całą wojnę on spędził na stanowisku laboranta wojskowego i jednak wiemy jak to było w czasie wojny na froncie. On także tam zdobywał umiejętności chirurgiczne podczas tych starć przeszedł całą wojnę. On nie został ostatecznie ani zabity w czasie tej wojny, ani na tyle poważnie ranny, żeby zostać wycofany. Całą wojnę brał udział w leczeniu rannych, w pomocy także laboratoryjnej przy tym leczeniu, także... Więc on się tam prawdopodobnie napatrzył na bardzo wiele okropieństw, napatrzył się na ludzi, którzy teoretycznie być może mogliby zostać uratowani. Ale nikt nie wiedział, w jaki sposób brakowało środków, brakowało umiejętności. W związku z czym on natychmiast po wojnie trafił do Instytutu, w którym zaczął się zajmować w Moskwie, zaczął się zajmować eksperymentami medycznymi i to były właśnie eksperymenty z dziedziny transplantologii. Przy czym on te swoje eksperymenty z dwugłowymi psami przeprowadzał w roku 1954, natomiast już w roku 1946 dokonał operacji, która polegała na wszczepieniu drugiego serca psu. Tutaj dość trudno ocenić, jak była udana ta operacja, ponieważ on późnym wieczorem skończył ten przeszczep i pojechał z tym pacjentem on w tych... W tamtych czasach miał dość ograniczone możliwości, więc tych pacjentów swoich czworonożnych musiał brać na ręce wsiadek do komunikacji miejskiej i jechać do laboratorium, żeby dokonywać badań. Tam próbował dokonać badania EKG w pewnym momencie po tej operacji, jednak aparat się zepsuł i dopiero po paru dniach udało mu się faktycznie wykonać EKG tego psa z dodatkowym sercem. Ono wykazało, że to drugie serce nie pracuje. Czy ono pracowało wcześniej? To nie jest jednoznacznie pewne. Wiemy jednak, że ten pies oczywiście zmarł, jak zdecydowana większość jego pacjentów. Cały szereg podobnych operacji on wykonywał na kilka różnych sposobów, szukając kolejnego sposobu na to, żeby to serce podpiąć do istniejącego systemu krwionośnego i żeby to przeprowadzić, te operacje, w jaki sposób ją przeprowadzić, żeby taki pacjent przeżył. Z tamtych czasów pochodzi fragment wspomnień Borysa Piotrowskiego, pełniącego obowiązki dyrektora instytutu, który miał powiedzieć o Demichowie. On sam to interesujący człowiek, bez dwóch zdań. Powiedziałbym fanatyk. Przy czym popsuty brakiem kierownictwa. Z punktu widzenia chirurga ma poważne braki, na które próbowałem mu zwrócić uwagę. Z punktu widzenia fizjologii Pełny brak kontroli nad eksperymentem. W szczególności po przeprowadzonej operacji na psie zaszywa go z dwoma sercami, ale dalej nie obserwuje drugiego serca. Jestem pewien, że serce zmienia się po określonym czasie w kawałek mięsa, który bije, a dalej występuje erozja w okolicy nieprawidłowego szwu i krwotok. Tutaj trzeba powiedzieć, że Piotrowski nie do końca... Prawidłowo ocenił Demichowa, ponieważ on faktycznie prowadził obserwacje swoich pacjentów po operacji, badał co się z nimi dzieje i próbował ustalić jaki wpływ ta operacja ma na jego pacjentów, jak długo te dodatkowe serca są w stanie bić. Ale z drugiej strony Piotrowski zauważył jedną rzecz: otóż Demichow faktycznie przez długie lata pracował jako swojego rodzaju medyczny wolny strzelec, jako człowiek, który. Był w stanie prowadzić eksperymenty, na które w zasadzie kierownictwo nie dawało zgody, na które nie było jakichś konkretnych środków. On oczywiście miał wypłatę w Instytucie, ale generalnie działał partyzancko i działał sam. Przyżem Piotrowski zwrócił także uwagę na to, że Demichow miał się interesować kontaktami z prasą, zapraszać dziennikarzy z agencji TAS do Instytutu, żeby pokazywać wyniki swoich badań. W samym tym instytucie doszło w pewnym momencie do pewnych problemów kadrowych, tam ostatecznie Akademia Nauk Medycznych doszła do wniosku, że problemem był nepotyzm i przez pewną chwilę Demichow porzucił badania nad transplantacją serca i w innym miejscu zajmował się badaniami nad transplantacją nerek, także u psów. I tutaj co ciekawe, sam prezydent. Akademii Nauk Medycznych dr Aniczka miał mu w tym pomagać, miał w jakiś sposób kurować pracę Demichowa, co jest dość ciekawym i tajemniczym epizodem, ponieważ to był wpływowy i ważny człowiek, który w jakiś sposób sprzyjał Demichowowi, ale nie do końca jest wyjaśnione w jaki. Faktycznie te eksperymenty trwały przez wiele lat. Demichow przeszczepiał zarówno serce, jak i serce z kawałkiem płuca, zarówno wszczepiał dodatkowe serce psom, jak i przeszczepiał, to znaczy wymieniał stare serce na nowe. W pewnym momencie faktycznie doszło do eksperymentów, które można określić jako dalej idące, można je określić jako makabryczne. Czy można je określić jako wątpliwe moralnie? Oczywiście, że tak, ponieważ jeśli dla celów naukowych zabijamy żywą istotę, to zawsze jest to coś, co warto kwestionować. Zawsze warto zadawać pytanie, po co to robimy, czy zyski są wyższe niż straty. Generalnie doszliśmy, jak mi się wydaje, do konsensusu, że jeśli jesteśmy w stanie ocalić wiele istnień ludzkich poświęcając na badania nieliczne istnienia zwierzęce, to jako społeczeństwo godzimy się na tego typu praktyki. Testujemy różnego rodzaju zabiegi, medykamenty na zwierzętach. To, tak jak mówię, nie jest jednoznacznie moralnie dobre. To można kwestionować i to trzeba kwestionować, jednak tutaj można zauważyć, że Demichow faktycznie nie robił tego po prostu jak doktor Frankenstein. On nie był opętany wizją dwugłowego psa. Jemu zależało na badaniu szeregu kwestii związanych z transplantologią. Między innymi on opracował preparat, w którym można było przechowywać np. serce, wyjęte z organizmu w taki sposób, żeby przez kilka godzin ono zachowało. Możliwość przywrócenia mu pracy. To znaczy opracowywał preparat, który pozwalał wyjąć zdrowy organ, przetransportować go lub przechować i wszczepić go innemu, innemu zwierzęciu w taki sposób, żeby podczas tego przechowywania i transportu ten organ nie stracił swoich możliwości. Nie popsuł się, mówiąc bardzo kolokwialnie. Tak samo tutaj te eksperymenty z przeszczepianiem głowy, tutaj warto powiedzieć, że to nie było przeszczepianie samej głowy. Faktycznie opis tych eksperymentów z dwugłowymi psami Demichowa jest makabryczny, ponieważ on brał żywego psa, do którego doszywał fragment drugiego psa, nie samą głowę, w taki sposób, żeby faktycznie oba te organizmy były w stanie funkcjonować i próbował w ten sposób zbadać, czy to jest wykonalne, w jaki sposób to zrobić, jak długo tego typu organizm jest w stanie przetrwać. Oczywiście jesteśmy sobie w stanie, jak sądzę, wyobrazić sytuację, w której tego typu działalność mogłaby ratować życie. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, co przeżył Demichow w czasie II wojny światowej. Myślę, że on napatrzył się na ludzi, których obrażenia były tak wielkie, tak rozległe, że przyszycie minimalnej części tych ludzi do innego człowieka po to, żeby zachować tych ludzi przy życiu, mogły wydawać mu się jakimś rodzajem opcji, a przynajmniej połączyć tych dwóch ludzi na jakiś okres, do momentu, w którym tego bardziej uszkodzonego człowieka można by odłączyć, żeby on mógł funkcjonować osobno. Oczywiście widzimy, że dzisiaj nikt w szpitalach, na wojnach, po wypadkach nie dokonuje tego typu operacji, nie dokonuje się tego typu eksperymentów, jednak trzeba powiedzieć, że Demichow pracował w warunkach zupełnie pionierskich, to znaczy takiej nauki, jak transplantologia w czasach, w których on dokonywał swoich eksperymentów, zwyczajnie nie było. On, jako jeden z pierwszych ludzi na Ziemi, zebrał swoje doświadczenia w latach 60., wydał pracę naukową, monografię poświęconą temu tematowi. I ta praca naukowa została bardzo szybko przetłumaczona na wiele różnych języków i była znana na świecie. Dodajmy, że według niektórych ta praca była lepiej nawet znana na świecie niż w Związku Radzieckim. Warto przy tym powiedzieć, że Christian Bartner. Południowoafrykański lekarz, który jako pierwszy w historii dokonał transplantacji serca człowieka, odwiedził Demichowa w Moskwie. Miał przy tym twierdzić, że praca rosyjskiego uczonego miała bardzo duży wpływ na jego późniejszą pracę. Więc trzeba przyznać, że chociaż oczywiście wizja dwugłowego psa, który po paru godzinach od operacji umiera w ciężkim stanie jest makabryczna, to jednak prace, które wykonał Demichow nie poszły na marne, zostały wykorzystane przez światową transplantologię. I faktycznie miały wpływ na to, jak wygląda medycyna dzisiaj. Trzeba przy tym powiedzieć, że w samym Związku Radzieckim on nie został do końca doceniony. W połowie lat 60. oskarżono go o szarlatanerię. Była taka sytuacja, że miał stracić przydziałowe mieszkanie, co oczywiście w realiach Związku Radzieckiego było dużym problemem. Ostatecznie jego wybronili, jednak faktycznie był taki moment, w którym on stracił swoją pozycję. Ostatecznie jednak w swojej ojczyźnie także znalazł uznanie. W roku 1998 został nagrodzony przez prezydenta Borysa Jelcyna za, można by powiedzieć, całokształt prac naukowych. Niemniej jednak ta nagroda, ten order, trafił do niego już w tym momencie, kiedy on był bardzo starym, schorowanym człowiekiem, który nie bardzo był w stanie się nawet porozumieć z ludźmi, którzy mu ten order przynieśli. On według wspomnień swoich bliskich miał próbować coś powiedzieć, ale oni nie byli w stanie zrozumieć, co dokładnie on chciał wyrazić. Niemniej jednak faktycznie jest to człowiek, który miał swoje zasługi dla globalnej nauki. Był to człowiek, który pracował w bardzo osobliwy sposób, to znaczy on prowadził swoje nie do końca zrozumiałe dla jemu współczesnych eksperymenty w samotności. Prawdopodobnie nieraz spotkał się w związku z tym z różnymi szykanami. Też trzeba powiedzieć, że robienie takich rzeczy w samotności bez wsparcia wymaga... Pewnych określonych cech charakteru, który myślę, że nie każdy z nas posiada. Jakie to są cechy, myślę, że każdy z Państwa może sobie dopowiedzieć. Na koniec jeszcze powiem dla tych, którzy lubią tego typu makabryczne szczegóły, że nie tylko dwugłowe psy były specjalnością Demichowa, choć ja bym raczej powiedział, że przeszczepy serca to była jego specjalność, jednak on także zdarzyło mu się stworzyć pewnego rodzaju hybrydę, to znaczy on rozciął dwa żywe szczeniaki i połączył przednią część psa z tylnią częścią drugiego psa, tworząc swojego rodzaju hybrydę z dwóch różnych osobników. To oczywiście tak, że brzmi wyjątkowo makabrycznie, można by wręcz powiedzieć, że nieludzko, niemniej jednak w świetle tego wszystkiego, co Państwu powiedziałem, można zakładać, że to także miało swój naukowy cel. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek, zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do oglądania także w następnym tygodniu, bo wrócimy do tematów weterynaryjnych. Pod spodem w linkach mogą Państwo znaleźć PayPala i Patronite'a, to są te miejsca, gdzie można wesprzeć moją pracę, także nasze cotygodniowe podcasty, bo co tydzień komentujemy bieżące wydarzenia w Rosji i można także znaleźć grupę dyskusyjną o Rosji na Facebooku. Dziękuję.